Dobra, teraz przechodzimy do rozważań drugiej części naszego spotkania, czyli rozważamy kwestie związane z tematem Biblia jako boskie objawienie. Biblia jako boskie objawienie i korzystamy do tego z takiej pomocy do otrzymania się tematu, jaką jest drugi rozdział w tym momencie tak zwanego epifanicznego tomu 12, który ma tytuł Biblia. No ale to nie jest Biblia, tylko to jest książka o Biblii. Tak, i mamy taką właśnie część tematyczną, która się nazywa Dwa rodzaje objawienia. Akapit drugi. Mamy do rozbioru, ale zacznijmy od przypomnienia. Zacznijmy od przypomnienia. Czy ktoś chciałby przypomnieć? Co to tam ostatnio rozważaliśmy, to bardzo proszę. To między innymi rozważaliśmy to tak, jak tutaj widać na ekranie, że są pewne greckie słowa, które odpowiadają polskiemu słowu objawienie. I to jest to fanero, epifania i apokalipsa, tak? I zauważaliśmy, że no, skoro są to inne słowa, to chociaż są one z tak zwanymi synonimami, czyli wyrażeniami poniekąd równoznacznymi, no to mają jakieś swoje takie no, osobnicze zakresy tematyczne, które sprawiają, że to nie jest to samo słowo, tylko jednak jest użyte inne słowo. I zauważyliśmy, że to słowo, które jest tu, że wszystkie te słowa są tłumaczone po polsku bardzo często jako objawienie. No ale one mają troszeczkę inne znaczenie. Czyli to fanero to jest bardziej w tym znaczeniu, jak kiedyś Piłat powiedział do ludzi, że oto człowiek, tak? Proszę bardzo, objawiam wam, to jest ten ktoś, kogo wam chce pokazać. Czyli to właśnie to fanero to jest właśnie w takim znaczeniu. Proszę bardzo, oto coś jest takie albo inne i tak dalej, jakieś pojawienie się. Później Epifania. Że to jest to jasne świecenie, jasne światło, które ujawnia. Tak, coś było zakryte ciemnością, a to jasne światło jest pokazane, czyli naświetlone różne miejsca, żeby tam to zauważyć, wyciągnąć z ciemności, pokazać, oświetlić i tak dalej. Taka manifestacja jasnym światłem. Oraz apokalipsa to jest ujawnienie bardziej. Tak, jak jest tajemnica, to ona jest ujawniana, jest wyciągana z tajemnicy. Jest to takie właśnie. To jest ciekawe, bo o tym też do końca nie mówiliśmy, ale to warto to zauważyć, że to ujawnienie, wyciągnięcie tajemnicy, to wcale niekoniecznie oznacza, że to już jest wszystko jasne, już nie ma tam nic więcej do powiedzenia. Na przykład objawienie Jana, czyli Apokalipsa Jana, jest napisana za pomocą specjalnych znaków. Więc jest to owszem ujawnienie pewnej rzeczy, pewnej prawdy na temat przyszłości, ale tak napisane, żeby te osoby, które mają nie zrozumieć, żeby ich nie zrozumiało, tak? Za pomocą specjalnych znaków, które zostaną rozpoznane przez odpowiedni słów, którym zostanie to ujawnione w sposób, jak mają zrozumieć. A natomiast inni widzą tam jakieś smoki, jakieś fantastyczne rzeczy i tak dalej, i odczytując to literalnie, no, że tak powiem, dochodzą do najbardziej fantastycznych teorii, jakie są. No bo warto pamiętać, że Księga Objawienia, tak, tej Apokalipsy, to jest księga historii Kościoła. To jest historia Kościoła napisana do przodu. No tylko, że tak napisana, żeby no, nie było, że nam było tego jasno zrozumieć, że to jest historia Kościoła pokazana w tych właśnie specjalnych znakach. I później zastanawialiśmy się nad tym, że to słowo objawienie oznacza objawienie, objawienie osób, objawienie zasad i objawienie rzeczy, tak? W szczególności zastanawialiśmy się, jakie to osoby mogą być objawiane i na czym to polega, tak? Że ich prawdziwy charakter jest wykazywany, jakimi one są i tak dalej, różne takie rzeczy. Podobnie do zasad i podobnie do rzeczy. W tym szczególnie, jeżeli chodzi o zasady, no to ujawnienie prawdziwej wartości, na przykład komunizm, tak? Wydawał się bardzo atrakcyjny, powszechna równość, powszechna
nie ma, że są jakieś nierówności, tylko każdy ma mieć tyle samo, tak? Więc to jest bardzo atrakcyjna idea, która by się być może sprawdziła. Tylko że problem polegał na tym, że no dobrze, to poddajmy ją testowi, pokażmy, jaka ona faktycznie jest. I się okazało, że może o to i byłaby dobra zasada, tylko że ludzie, którzy mieli ją przestrzegać, bardziej kochali siebie i dlatego dla siebie inaczej to traktowali. Dlatego ja jestem, tak, się okazało, że są równi i są równiejsi, tak? Pierwsi spośród równych i to właśnie im mają być różne rzeczy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na naszych oczach powoli umiera demokracja, tak? Okazuje się, że się nie nadaje. Bo demokracja wygląda na to inaczej, władza ludu, tak? Demokracja. Władza ludu, władza sprawowana przez lud, przez jego przedstawicieli i tak dalej. No tylko, że się okazuje, że no, to wcale niekoniecznie musi być ani najmądrzejsza władza, ani najlepsza, tylko taka, w której rządzi większość. A większość niekoniecznie musi mieć rację. Tak? Wręcz bardzo często tej racji nie ma i wtedy pojawiają się potężne problemy. Okazuje się, że demokracja się nie sprawdza. Nie sprawdziła się. W tych warunkach, w jakich żyjemy. Bo to nie znaczy, że ona zawsze będzie nie nadająca się. Tak, teraz nawiążę jeszcze do tego, że przecież kiedyś, na początku, Mojżesz, tak, teść Mojżesza, Jetro albo Raguel, zależnie od przekładu, powiedział mu, że ty się nie zajmuj wszystkim, tylko niech sobie lud wybierze swoich przedstawicieli, którzy będą zarządzani nim, tak, jako ich przedstawiciele, a tylko te najważniejsze sprawy będą przynosić do ciebie. Mojżesz nie został wybrany przez nikogo z ludzi. Był wskazanym przez Boga wodzem. Ale wszyscy inni przedstawiciele, to jakie tam ci poszczególne pokolenia chciały, no to takich przedstawicieli mieli. I na podstawie tego można zobaczyć, że prawdopodobnie w Królestwie Bożym będzie podobnie. Że będą pewne osoby wskazane przez Boga i cała masa na szczeblach lokalnych będzie po prostu demokracji, że tak powiem. Chcecie tych? Proszę bardzo. No tylko pilnujcie, żeby oni spełniali te wymagania, jakie są. A jeżeli nie spełniają, to usuwajcie, zastępujcie kolejnymi. Ale to wszystko nie jest do końca naszym teraz tematem, tylko samym tym, że to objawienie tych zasad następuje i może następować i jest to objawienie prawdziwej wartości różnych rzeczy, które można później zastosować w tym czy innym zakresie. No i dobrze, a teraz przechodzimy do kolejnej części tematycznej, czyli tego, jakie rodzaje objawienia występują w sferze religijnej. I kto by chciał jako pierwszy zabrać głos, to bardzo proszę. Proszę. No, więc w sferze religijnej występują dwa rodzaje objawienia, mianowicie naturalne i nadprzyrodzone. A naturalne to takie, które no, można zobaczyć, że tak powiem, tak przysłowiowym okiem, tak? Czyli to, co jest dla nas widoczne, to, co możemy zaobserwować na co dzień, no, czyli wszystko, czyli tak ogólnie, na to, co zostało stworzone przez Pana Boga oraz zasady rządzące tym, co zostało stworzone, prawa. Właśnie różne prawa tym rządzące oraz zasady, na podstawie jakich to wszystko istnieje. I no właśnie no to, czego my możemy doświadczyć, zobaczyć i to, co wydaje nam się naturalne, uzasadnione i czego się spodziewamy, że tak właśnie to będzie działać, ponieważ znamy pewne zasady, pewne mechanizmy, na podstawie których no, te rzeczy działają. Natomiast no, te nadprzyrodzone to
No to właśnie te, których my nie potrafimy zrozumieć, bo one nie są w naszej sferze, to są bardziej należą do sfery duchowej, dla nas takiej no tajemniczej, z którą my nie mamy styczności, ponieważ my jesteśmy zbyt mali, żeby pewne rzeczy zrozumieć, zobaczyć, ogarnąć naszym rozumem. Dziękuję. Dziękuję. Aż zbyt szeroko. Nie Przepraszam. szkodzi, będziemy sobie Okej, doprecyzowywać różne to rzeczy, tak? Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo, Franciszek. Znaczy, od razu kojarzy się z tym pewna anegdotka, ale nie wiem, czy ją opowiadałem, a więc wśród Żydów ona funkcjonuje i brzmi mniej więcej tak, że w ogóle Żydzi mają dwie takie, dwa rodzaje opieki, zdarzeń, że jest naturalne i nadprzyrodzone. I naturalne to jest wtedy, jak Bóg pomoże, a nadprzyrodzone to wtedy, jak politycy się dogadają, ale to się prawie nigdy nie zdarza, bo to jest nadprzyrodzone. No, tutaj jest mowa o dwóch rodzajach objawienia i to naturalne i nadprzyrodzone, czyli inaczej nadludzkie. Dobrze jest o tym pamiętać i mieć to na uwadze. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Tak, no więc właśnie, jeszcze w trakcie przypominania zapomniałem powiedzieć o tym, że nas interesuje, tak postanowiliśmy się ograniczyć do sfery religijnej, tak? No bo te inne sfery, chociaż są ciekawe, to jednak no, trochę mniej nas interesują na naszych zebraniach. No, nas najbardziej interesuje sfera religijna. No i w tej sferze religijnej, tak jak i także i w innych, no ale szczególnie w tej, są dwa rodzaje objawienia, czyli naturalne i nadprzyrodzone. Ale nasze całe rozważania, w tym dzisiejsze, między innymi, są, dla nich jest istotne zauważyć, sobie ujednolicić, żebyśmy to samo rozumieli pod słowem, że jest objawienie naturalne i objawienie nienaturalne, tak? Czyli to nadprzyrodzone, nadludzkie. No bo dla jednych coś będzie objawieniem naturalnym, a dla innych będzie nadprzyrodzonym, tak? Zupełnie inaczej można te tematy rozumieć. No bo naturalne. Aha, no to pewnie świat natury, czyli to, co widać w drzewach, w zwierzętach, ewentualnie w innych rzeczach. Ale czy to na pewno jest tylko to? O tym dzisiaj właśnie będziemy rozważać. No więc pytanie drugie. Jakie jest najszersze znaczenie słowa natura? Kto pierwszy chciałby zabrać głos? Proszę. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o to najszersze, no to ono obejmuje w zasadzie no wszystko, co nas otacza, czyli tym słowie znajdują się siły i prawa i porządek. Obejmuje każdą osobę, zasadę i rzecz, oczywiście z wyjątkiem Boga, czyli no można by tutaj objąć też i aniołów, tak? Czyli różnej rzędy istot duchowych, łącznie z Synem Bożym. No i prawa natury, czyli po prostu tak jak mówiłem, właśnie wszystko, co nas tutaj otacza, no to w takim najszerszym znaczeniu słowa natura można to
Tak rozumieć. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Proszę. Proszę. No również tak rozumiem, że w tym najszerszym znaczeniu tego słowa natura, można rozumieć, no, większość, znaczy wszystkie te rzeczy, które nazywamy naturalne, a więc naturalnymi, czyli że one powstały z jakiejś natury. No i na przykład ten świat astralny czy niewidzialny, to on też jest światem naturalnym. Na przykład cały nieboskłon i planety, to oczywiście wszystko naturalne, tak? Bo ani człowiek ich nie stworzył. Czyli że no, Boga nie można określać jako stworzenia naturalnego, ponieważ Bóg nie został stworzony i człowiek go nie jest w stanie zobaczyć i określić. Jest w stanie go jedynie czuć wiarą. A człowiek, który swoje rozmyślania kończy na rozmyślaniach widzialnych oczyma, czy to raczej tam Boga nie znajduje. I dziękuję. Dziękuję. Ja Proszę. może, proszę bardzo. Tak, to słowo natura kojarzy się z boskim dziełem stworzenia, stworzenia całego świata, w tym człowieka, świata roślinnego, zwierzęcego i gdzie panuje określony porządek, gdzie się rządzi pewnymi prawami. I również no, dzieło stworzenia istot duchowych, nie? Gdzie panuje również, są pewne rangi, gdzie panuje też porządek, jak i no, świat planet, gdzie też jest zauważalny porządek, że tam nie ma kolizji planety z planetą i wszystko to jest no, w jakimś takim uporządkowane i harmonijne. Dziękuję. Dziękujemy. Piotr? Jeszcze to natura słowo tyczy się też ludzi, bo Jezus mówi w Ewangeliach, że choć wy z natury będąc złymi potraficie dobre rzeczy dawać swoim dzieciom, o ile bardziej ojciec, który jest w niebie, jest tylko dobry, potrafi. To też nas porównał do, że z natury jesteśmy źli, nie? I tak jak może to, że ta natura, też to słowo tyczy się do samego stworzenia chyba, wydaje mi się. Dziękuję bardzo. No, czyli zobaczmy, że mamy szeroki zakres tutaj tych różnych rzeczy, myśli. I tutaj na przykład to, co brat Piotr powiedział jeszcze, to że można powiedzieć, że pies jest z natury jakiś, nie? Albo człowiek z natury jest jakiś. Albo ktoś tam, tak? Ktoś ma dobrą naturę. I zauważmy, że to nawet nie do końca w tym znaczeniu o tym mówimy. Tak? Może inne jeszcze pytanie, takie pomocnicze. Czy aniołowie są naturalni? W sensie, czy są częścią natury? Czy aniołowie są częścią natury? Proszę. Siostra chyba pierwsza. A, nie, no dobrze, na to się nie. Dobrze, bo zapomnisz. No, aniołowie, jeżeli bierzemy pod uwagę tą szeroką naturę, to są częścią natury, ponieważ zostali stworzeni.
i funkcjonują w swojej naturze duchowej. Natomiast to, że człowiek jej nie widzi, niekiedy nie uznaje, no, to nie stanowi o tym, że one nie są naturalne. One były stworzone naturalnie w swoim środowisku i w swojej sposobie egzystencji i tak się zachowują. I to, co brat Piotr wspomniał, że nasz Pan Jezus mówi o tym, że mówiąc do uczniów, że będąc złymi, nie? Co on co najgorszych wybrał za swoich uczniów tam w okolicy, jacy byli? No nie, raczej tam oni wykazywali jak najwięcej dobrych cech, a mimo to nazywa ich złymi, ponieważ pochodzili z upadłej linii Adama. I nie to, żeby oni jacyś byli źli naturalnie, tylko byli potomkami upadłej linii. I to już kwalifikowało ich do tego, że no, skoro jesteście z upadłej linii, no to jesteście złymi. Dziękuję. Pewne złe skłonności. Tak. Siostra Asia? No również rozumiem, no w sumie będę się powtarzać już, że ponieważ aniołowie no mają swój początek, więc zostali stworzeni, a no wszelkie stworzenie w tym najszerszym tego słowa znaczeniu jest częścią natury, tak? Bądź też natury duchowej, bądź też natury widzialnej, fizycznej, ziemskiej. No ale no właśnie, no oni też stanowią część natury, aczkolwiek no, dla nas to jest takie troszeczkę nadprzyrodzone, ponieważ no, w swoich ograniczeniach no, nie możemy ich zobaczyć swoimi oczami. No ale to też jest stworzenie Pana Boga i do tej natury się zalicza. Dziękuję. Dziękuję bardzo, brat Proszę. Piotr. A potem siostra Henka. Brat Piotr, proszę. Tylko włącz mikrofon. Znaczy, ja też jestem tego zdania, że ta natura, znaczy w oczach ludzi natura to jest środowisko, to są zwierzęta, kwiaty, drzewa, no ale musiałbym zobaczyć, co oznacza to słowo natura, bo to mi się wydaje, że to właśnie dotyczy całego stworzenia, że to było stworzone, to dotyczy natury, nie? Dzięki. Dziękuję, siostra Hańka. Jeszcze chciałam tylko dodać, że niemniej jednak istnieje podział odnośnie aniołów na dobrych i złych, czyli tych upadłych aniołów. Dziękuję. Dziękuję. No ale jedni i drudzy są częścią Tak. tak zwanej natury właśnie. Tak. Tak. Duchowej natury. To jest ciekawa sprawa, tak? I są rzeczy, tak, zasady i tak dalej, których ludzie nie rozumieją, ale one dalej są naturalne. Tak jak na przykład Pan Jezus chodził po wodzie. Tak? Do tej pory to jest nienaturalne, tak? Mówią ludzie. No ale wykorzystał pewne prawa, zasady, właściwości, których co prawda my nie rozumiemy, ale są naturalne. Inaczej by nie mógłby tego zrobić. Ale chociaż dla ludzi wydaje się to niemożliwe. I w ogóle większość rzeczy, tych cudów, które się działy w Starym Testamencie, tak? I tak dalej, i w Nowym Testamencie, na dzień dzisiejszy wydaje się, że one były, no skoro są nazwane cudami, to są nienaturalne. Ale okazuje się, że no jeżeli zostały, że tak powiem, przeprowadzone, to nie jest tak, że one były nienaturalne, tylko wykorzystane zostały takie rzeczy, właściwości i tak dalej, których ludzie niekoniecznie rozumieją. Tak jak na przykład wtedy, kiedy przechodzili Izraelici przez Jordan. Przez wielu lat, no jak to? W momencie, w którym palce, tak, stopy się zetknęły z Jordanem, on przestał płynąć. I przez pewien czas woda nie płynęła, a w momencie, w którym wyszli Izraelici z tego miejsca, to Jordan wrócił na swoje miejsce. No cud, prawda? Nienaturalne. Ale niedawne odkrycia archeologiczne wskazują, byli ludzie w stanie dotrzeć do tego, że ileś kilometrów dalej akurat był zawał.
W sensie koryto tego Jordanu zostało zatamowane. I on po prostu naturalnie nie płynął, bo miał zaporę. I przez pewien czas, zanim się woda przebiła przez tą zaporę, no to woda nie płynęła. Zanim się napełniło na tyle, żeby się przelać i przeciągnąć. Cud natomiast polegał na tym, że Pan Bóg wiedział dokładnie kiedy i dokładnie gdzie. To tak jak ludzie potrafią pewne rzeczy przewidzieć, tak Pan Bóg też pewne rzeczy potrafi przewidzieć. Że w tym miejscu, tak tutaj, się to tak odbędzie. I proszę bardzo, jest akurat przerwa w ujęciu rzeki i możemy przejść. Tak samo na przykład przy zmianie wody w wino. Jak to zrobić? Współcześni chemicy są w stanie różne rzeczy zrobić. Tak jak ten, albo przez całe wieki ten kamień filozoficzny próbowali ludzie odkryć, jak zmienić ołów w złoto albo inne takie rzeczy. Obecnie chemicy są w stanie to zrobić. Nie jest to opłacalne, ale jak się ktoś uprze, jest w stanie. Tylko ludzie nie wiedzą, no inaczej. Zwykli ludzie nie wiedzą tego. Trzeba mieć poważną wiedzę, żeby wiedzieć, jak to zrobić. I podobnie można mówić o różnych innych rzeczach. A w momencie, kiedy nasz Stworzyciel pewne rzeczy zrobi, to on zdecydowanie można powiedzieć, że on wie, jakie są zasady i z jakich rzeczy on korzysta i tak dalej. Ja to mogę powiedzieć nawet o swojej pracy pewne rzeczy, że ja patrząc na to, co moja maszyna robi, czasem wydaje mi się, że to jest niemożliwe, żeby tak zrobić. To jest niesamowite, jakich rzeczy może zrobić. A jak już ktoś patrzy na to, jak to jest zrobione, to jest po prostu, no nie wydaje się to możliwe. No jak można coś takiego zrobić? Ewentualnie można by ręcznie dłubać, żłobić i tak dalej, powolutku, gdzieś tam. A to wcale się okazuje nie jest takie trudne. Pewne zasady się zrobi, a później inne rzeczy niemalże same idą. I to jest właśnie takie na pograniczu tej cudowności. Że po prostu znając pewne zasady, można nagle zrobić. Na przykład głupia rzecz, jak osłona na kaloryfer. Osłona na kaloryfer, w której jest ileś dziur, żeby to ciepło mogło sobie przepływać. No tak. Ale ona może być dłuższa albo krótsza. I ma się pojawić dziura co pewien czas. I da się zrobić taką formułę, która sprawia, że na krótkim będzie mało dziur, a na długim fragmencie będzie więcej dziur i one się same będą robić. Bo program wie, że jeżeli długość jest jakaś, to on ma dodatkowo zrobić dodatkowy otwór. Ale tak to generalnie tego nie ma. Mówię, przez pewien czas było to dla mnie niemożliwe. No przecież ja muszę wziąć ręcznie, opisać, że w każdym miejscu ona musi być. Muszę podać długość, szerokość. Nie da się tak zrobić, żeby można było, zależnie od długości, żeby mi się samo robiło. Można. Można bardzo różne rzeczy i tak dalej. Kiedyś jest takie bardzo ciekawe stwierdzenie świeckiego naukowca, że wystarczająco rozwinięta technologia jest nieodróżnialna od magii. I czasem tak to rzeczywiście jest. Że ludziom się wydaje to niemożliwe. Ale ten, kto potrafi, zna tą technologię, różne rzeczy jest w stanie zrobić. I to nie jest jakieś tam takie. Więc natura w najszerszym znaczeniu obejmuje wszystko, co jest stworzone. I pytanie dodatkowe. A dlaczego nie Boga? Dlaczego Bóg nie jest częścią natury? Na początku. Bo on jest autorem. No. Brat Darek, proszę. Nie, bo ja tak się trąciłem niechcący. Znaczy, bo tam już chyba Franiu mówił, że nie obejmuje Boga, bo Bóg nie był stworzony, więc z prostej przyczyny nie może obejmować Boga. Boga nie możemy ująć w żadne reguły, tak? W żadne reguły, zasady. No, to znaczy, zasad kilka jest, ale reguł raczej. My jesteśmy za mali, żeby sklasyfikować jakieś reguły, które dotyczyłyby Boga.
To raczej on jest autorem reguł, a my im podlegamy. Dziękuję. Dziękuję, brat Piotr. Przepraszam, Nie, ja widzę, że tutaj się podnosi ręka jego, także. ja patrzałem tutaj w Biblii, nie mogę znaleźć tego słowa natura i chyba go nie ma. To jest i tak się teraz zastanowiłem przez chwilę, czy natura nie wynikła ze stworzenia. Czyli natura to jest słowo, które mi się kojarzy z czymś naturalnym, że to z natury rośnie, że samo z siebie po prostu, tak jakby to się tak wydawało, nie? Ale wiemy, że na początku było stworzenie, czyli Bóg stwarzał i to, co powstało, było stworzeniem Boga. Czyli a z tego stworzenia potem, jeżeli coś wyrosło, to już nie wyrosło wtedy z natury. Rozumiecie, o co mi chodzi, że te pierwsze nie mogło być naturą, bo natura oznacza, że naturalnie samo z siebie jakoś, że to, ale to Bóg stworzył. Pierwsze było stworzenie i Bóg stworzył. I potem my się rozradzamy już w sposób naturalny, jako ludzie. Ale pierwsze było stworzenie, które to poprzedziło, nie? To wszystko. Czyli nie wiem, czy możemy odnieść natury do pierwszych rzeczy stworzonych przez Boga, z których potem życie otrzymało coś innego, jak drzewa na przykład, które potem wydały nasiona, nie? Dzięki, taka myśl mnie tylko naszła. Ale też jeszcze a propos Boga, że Bóg jest autorem stworzenia i Bóg jest sam przez się egzystujący i bez początku i bez końca. To dla człowieka, dla istot cielesnych jest trochę takie enigmatyczne, no ale Bóg jest autorem stworzenia świata. Dziękuję. Dziękuję. Tak, naukowcy mówią o tej pierwotnej zupie, tak? Że tak powiem, albo inne takie, że takie ogólne pomieszanie, takim chaosie i tak dalej. Biblia też mówi o chaosie. No tak. No ale właściwie z czego się wzięło? No, to jest bardzo ciekawe to wszystko, nie? Jak to jest. I ludzie nie do końca są w stanie to zrozumieć. Tam teorie są różne, które dochodzą do tego wielkiego wybuchu, tak? Że się ta materia, ta przestrzeń i tak dalej się skoncentrowały i później nastąpiła eksplozja, tak? I tam niektórzy się zastanawiają, no tak, ale kto lub co spowodował ten wybuch, tak? I tak dalej. I w różny inny sposób tam można to zauważyć. No i teraz przeskoczę na inny przykład. W internecie i kiedyś też na zebraniu o tym mówiliśmy, że istoty dwuwymiarowe nie są w stanie zrozumieć istot trójwymiarowych, tak? Ludzie są istotami, które generalnie żyją w trzech wymiarach, tak? Wysokość, głębokość, szerokość i tak dalej. Ale czy na pewno? A co z czasem? A co z duchowością? A co z innymi rzeczami? No ciężko stwierdzić. Ale jakby nie było, to przykład jest taki, że w momencie, kiedy istota dwuwymiarowa, na przykład chowa się za kartkę, ona przestaje istnieć, tak? W szafie, w zamkniętym pomieszczeniu, nie istnieje, może nie mieć ręki. Istota trójwymiarowa, wtedy, kiedy ten dwuwymiarowy rzecz się przeniesie w trzeci wymiar, nagle się może zobaczyć, że ta ściana, która była w tym dwuwymiarowym, to tak naprawdę jest sześcian, więc można zajrzeć do środka. I na przykład w ten sposób Pan Bóg wie, o czym myślimy. Bo dla nas to jest wszystko zamknięte gdzieś w naszym mózgu. Ale kto powiedział, że gdyby to rozciągnąć na szerszy, że tak powiem, punkt widzenia, to te myśli nie byłyby z boku pokazane. No tak troszeczkę czy w grach komputerowych, czy w innych miejscach, czy w grach powiedzmy role-playing, są statystyki, tak, danych osób. Są rozpisane rzeczy. Jest ich wyposażenie. Jakieś motta i tak dalej. Przez co widać różne rzeczy, tak? Są jakieś statystyki, jakiś inwentarz i tak dalej, które oni mają. To jest taki rodzaj rozpisania. I idąc dalej. Jeżeli Pan Bóg stworzył wszystko, tak? I tak dalej, to On nie należy do tego stworzenia, prawda? Bóg i stworzenie, to widać, że to są dwa odrębne zbiory. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli tak jest, to bardzo możliwe, że on ma jeszcze dodatkowy wymiar niż wszystko inne, co stworzył.
I dlatego stworzenie nie jest w stanie do końca go zrozumieć, bo ma po prostu dodatkowy wymiar istnienia. Zresztą, jeżeli ma życie samo w sobie, tak samo dla siebie jest życiem, jest źródłem życia nieustającego, czy my to rozumiemy? No tylko słowo życie nam coś mówi, że jest nieustające i tak dalej. Ale to jest takie perpetuum mobile, tak? Człowiek nie rozumie. No i stąd między innymi jest myśl, że Pan Bóg ma ciało stworzone z życia. Tak jak ludzie mają z pierwiastków materialnych, tak? Aniołowie z pierwiastków duchowych, w tym jest myśl taka, że czyni swoje sługi płomieniem ognia. Czyli z tego jest wyciągnięty taki wniosek, że być może któraś z rang anielskich, na przykład ta najniższa aniołowie, mają ciała stworzone z ognia. A ludzie nie wiedzą, czym jest ogień. To też jest ważne. Ludzie potrafią wywołać ogień, używać ognia, ale nie wiedzą, czym jest ogień. Nie są w stanie go zrozumieć, skąd właściwie jest. Mogą mówić o procesie spalania, o innych rzeczach, ale o samym ogniu to jest coś dziwnego dla ludzi. Nie ma definicji takiej na serio. A co to jest życie? No też można mówić o początkach, o trwaniu, o różnych rzeczach, rozwoju, różnych rzeczach, ale czym jest? Nie wiadomo. Zasada życia jeszcze Nie jakby. są zasady i tak dalej. Różne rzeczy. Więc to są rzeczy, które nie rozumiemy. Więc Bóg, tak jak ja rozumiem, jeżeli On stworzył wszystko, to dlatego jest rzeczą odrębną od tego wszystkiego, co zostało stworzone. Więc jest w tym najszerszym znaczeniu jest Bóg i jest natura, czyli wszystko, co jest stworzone. I chociaż to może być dla nas bardzo tak zwane nienaturalne, jeżeli jest istnieje i jeżeli nie jest wypaczeniem tej natury, to jest dalej naturalne. A na przykład jakie rzeczy nie są naturalne? O, to tak sobie jeszcze powiedzmy. Stworzone przez człowieka na przykład. No, czy one nie są naturalne? No bo nie pochodzą z takich zewnętrznych. Może tak powiem. Które występują bez udziału. Jeszcze raz pytanie. No jakie rzeczy nie są naturalne? Co nie należy do tej natury? Z nazwy to jest denaturat. Co to znaczy? To jest co jest nienaturalne, bo de naturat. Ale on, ten denaturat, on ma za zadanie zmienić naturę przedmiotu, prawda? Tak. Czyli on denaturalizuje, czyli zabija. Dobrze, ale coś on jeszcze pewne rzeczy robi, prawda? On zmienia wiązania No atomowe. tak. Aż tak głęboko w chemię nie wchodziłem przy denaturacie, ale tak mi się nazwa jego. Bo to jest, że tak powiem, ciekawa rzecz, która nam teraz tutaj interesuje poniekąd. O, brat Piotr się zgłasza, proszę bardzo. Dla mnie takie rzeczy to są na przykład arbuzy bez pestek, albo na przykład, które są robione w laboratoriach, nie? Albo na przykład żyto, które modyfikuje się chemicznie w laboratoriach, żeby nie było za wysokie, żeby w razie wiatru nie łamało się i deszczu, one robi się bardzo niskie takie, nie? Różne rzeczy, które człowiek sam robi, które nie są z natury takie, ale człowiek powoduje, że one stają się inne, nie? Żeby dla ludzkiego udogodnienia, bo arbuzy na przykład bez pestek są po to, żeby udogodnić człowiekowi jedzenie tego, nie? My nie chcemy pestek w arbuzie, bo nam przeszkadzają. I dlatego ludzie to stworzyli, żeby tak to było, albo żeby szybciej dojrzewały niektóre rzeczy, żeby ładnie wyglądały, a niekoniecznie smakowały. To są te rzeczy, moim zdaniem, te rzeczy nienaturalne, które człowiek modyfikuje sam, które z natury kompletnie takie nie są, ale człowiek czyni je takimi później, nie? Tak, dziękuję. Dziękuję. Brat Tutaj Piotr też. mi podpowiedział, ale wcześniej miałam to w głowie, na przykład żywność genetycznie modyfikowana.
gdzie jest jakaś ingerencja człowieka, Ale żeby z drugiej strony pan, Pan no. Bóg powiedział, czyńcie sobie poddaną naturę. No, I w no takim tak. razie, a jak ja wycinam rzeczy w drewnie albo w MDF-ie, w ogóle sam MDF to jest już modyfikowane No tak. wiele drewne. Czy to jest nienaturalne? No, z Próba. jakiego punktu widzenia na to No spojrzymy, to jeszcze bo jeden przykład mam. analizm. Próba stworzenia owieczki Dolly. O, No. no, czy na przykład to mięso wegetariańskie, tak, Chociażby. że ono nie istnieje. Ono, proszę bardzo, chemicznie w laboratorium stworzymy kotlecika, proszę bardzo, to tylko, że to jest, on, to też nie powstało z niczego, tylko powstało tam z czynników, które pochodziły z roślin, ale jesteśmy w stanie już to zmodernizować, tak pozmieniać, że to będzie wyglądało jak mięso, chociaż nigdy nie było częścią jakiejś żywej istoty. To jest bardzo ciekawa sprawa. Siostra Marcjanna, proszę. Ja chciałam tylko tutaj dodać, że jeżeli możemy właśnie powiedzieć, bo właśnie Pan Bóg powiedział, żebyśmy czynili sobie ziemię poddaną, jednak chodzi tu też o zasady moralne, ponieważ no, nie możemy nazywać tego dobrym w tym świecie, co jest modyfikowane, a narusza zasady moralności. Przykładowo właśnie, jeżeli narusza to, jeżeli to powstaje w cierpieniu, jeżeli na przykład, no, jeżeli na przykład korzystane są, na przykład, no, jeżeli chodzi o szczepienia, niejednokrotnie się mówi, że tam korzysta się z płodów abortowanych, no, no, no różne są właśnie, teraz trudno mi przytoczyć te przykłady, ale jeżeli to wkracza na właśnie pole moralności i narusza prawa, albo powstaje po prostu ze zła, bo człowiek ma tak naprawdę już za dużo wszystkiego, to jest z chęci posiadania raczej, nie wiem, po tym właśnie modyfikacjami i tym wszystkim, no to człowiek nie zaspokoił przecież głodu na świecie i nie służy to na razie ku dobremu. Być może w jakimś sensie mogłoby służyć, ale na razie niestety tak nie jest. Dziękuję. Dziękuję. Więc widać, że są modyfikacje i są modyfikacje. Ale zanim, brat Piotr, proszę bardzo. Tylko włącz mikrofon. No właśnie, czyńcie sobie ziemię poddaną, ale to nie znaczy, żeby tutaj owsiakować, nie? Czyli rób ta, co chce ta. Bo ja kojarzę na przykład, podam tego arbuza, bo bardzo mi się podoba ten przykład. To jest z arbuzem tak, że ten arbuz już nie da życia nikomu. To znaczy, że my go zjemy, ale w sposób naturalny on by nie wydał już swojego owocu, nie? Znowu. Czyli to jest koniec życia. Tak jakby, nie wiem, czy rozumiecie, co jedno, że to jak para gejów, nie? Oni nie dadzą życia nikomu. I coś, co nie daje życia, nie jest. Nie wydaje mi się, żeby to było dobre i pomyśli Boga. Właśnie. Czyli Tak. zobacz, że są, jak to się nazywa, są modyfikacje i są modyfikacje, tak? Są pewne rzeczy, które możemy modyfikować. I pewne rzeczy, na przykład inaczej, gatunki. Ludzie zmieniają gatunki przez skrzyżowanie w różny sposób. Cechy różne. Proszę bardzo. No, taki stary przykład już, bo to on już ma skrzyżowania konia z osłem, tak? Daje muła, ale muł już nie wyda potomstwa. On już nie ma możliwości wydania potomstwa. Czyli człowiek skrzyżował pewne cechy konia z pewnymi cechami osła, to było to korzystne w pewnych warunkach, ale ten osioł, już ten muł już nie wydał potomstwa. Nie ma takiej możliwości. Dziękuję. Dziękuję. No i tak dalej. No. Że tak powiem, mamy dlatego taką masę na przykład
nie wiem, czy tam z milion jest odmian tulipana, czy ileś. No, no tak. Niesamowita ilość. Każdy inny. Odrobinkę. No ale to nie znaczy, że one nie są naturalne, nie? I w ogóle nawet ten osioł, nawet te rzeczy, które są zmodyfikowane genetycznie, są powiedzmy stworzeniem, więc w tym najszerszym znaczeniu to one by się łapały pod słowo natura, bo istnieją, tak? No tak. Zostały stworzone, niekoniecznie przez Boga, ale ogólnie zostały stworzone jakoś. Ale już niekoniecznie się muszą łapać w te rzeczy inne, tak? W tą naturalność, że tak powiem, o której za chwilę jeszcze będziemy mówić. I czyli widać poniekąd, że te rzeczy i tak dalej, ta nienaturalność wynika z tego, że są łamane wyższe zasady. Takie, które powinny zostać zachowane, ale materia została zmuszona, żeby mieć cechy, których mieć nie powinna, bo by w żaden naturalny sposób ich nie miała. I to ja też nie wiem, czy to moje zrozumienie jest do końca dobre, bo przyjdzie chemik i nam powie, że słuchaj, chłopie, ale to jest zrobione w sposób naturalny, ty mi się tutaj nie mów, więc ja się nie upieram przy tym moim zrozumieniu. Brat Prof. jeszcze widzę, podnosi rękę, proszę bardzo. Włącz mikrofon, bo dalej nie widać. Przepraszam, tutaj jest w liście do Rzymian 1:30 powiedziane tam, że tam są oszczercy, plotkarze, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nie? To jest wynalazcy złych rzeczy, czyli tu nawet sama Biblia nam wskazuje, że można stworzyć coś, co służy ku złemu. I my wiemy na przykład, że są takie rzeczy jak na przykład internet, który służy ku złemu, ale też i dobremu, tak jak jesteśmy tego przykładem teraz, nie? Ale są stricte inne złe rzeczy, jak w sekszopach czy w innych rzeczach, które są wynajdowane przez ludzi, tylko po to, żeby spełniać pożądliwości tych ludzi, tak jak i w żywności, tak jak i w cielesnych jakich rozkoszach i w innych rzeczach, które spełniają pożądliwość człowieka. One są tworzone tylko z pożądliwości, żeby spełniać te pragnienia i oczu, i smaku, bo przecież robi się coś chemicznie kompletnie beznadziejnego, trującego, które smakuje bardzo dobrze, nie? Jak zupy w proszkach czy coś innego, co jest bardzo smaczne, ale to jest smaczne tylko dla smaku, a truje nas wszystkich. Dlatego no, są te rzeczy i tu jest mądrość człowieka, który wie i potrafi odróżniać takie rzeczy. A zresztą Bóg powiedział, że cokolwiek zatrutego zjecie nie zaszkodzi wam, aby to tylko błogosławić. I jeżeli błogosławimy wszystko, to cokolwiek truje innych ludzi, nas to nie truje, ponieważ mamy tą obietnicę od Boga. Dziękuję. No to różnie można też rozumieć, ale w ogóle wszystko zależy od tego, jak do tego podejdziemy, tak? Bo można bardzo różne rzeczy zauważyć. Z pewnego punktu widzenia mamy też słowa, że nie ma nic samo przez się, co byłoby szkodliwe, tylko szkodliwe dla tego, który uważa, że takie jest. Tak też apostoł powiedział, że Pan Bóg nie stworzył niczego, co samo z siebie byłoby szkodliwe. A ten podział na przykład na zwierzęta czyste i nieczyste był po to, żeby nie tłumaczyć ludziom do końca wszystkich tych zasad, ale pokazać, że te zwierzęta, które są przyżubaczami, są parzystokopytne, są zdrowe. Dlatego, że one jedzą, że to są zwierzęta, które jedzą no, Rośliny. rośliny, nie jedzą padliny, tak? Która to padlina jest przesycona toksycznymi substancjami, które mogą przechodzić na człowieka i mu szkodzić. I tak dalej. Te skorupiaki, które są nieczyste, bo one chłoną wszystkie zanieczyszczenia z okolicy. Jeżeli zostaną wyhodowane w czystych warunkach, to im się tam nic nie dzieje i można spokojnie je jeść. No ale jeżeli są w warunkach, w których tam są te skażenia, to one przejmują te skażenia. Tak, w złych warunkach, na przykład świnie, tak, czyli wieprzowina, w tamtych warunkach było tak, że mięso wieprzowe w ciągu bardzo krótkiego czasu pod wpływem
temperatury, ona natychmiast procesy gnilne to zaczynały zachodzić. Tam bodajże kiedyś czytałem opracowanie, nie wiem, czy 3 albo 4 godziny po śmierci już było trujące. Zaczynało być trujące. Ale w chłodnym klimacie, szczególnie kiedy są chłodnie i tak dalej, ono już nie jest trujące, bo te procesy są zatrzymane. Więc dlatego ono nie szkodzi, a przynajmniej nie szkodzi w takim stopniu, w jakim szkodziło w warunkach na pustyni, tak? Czy w krajach gorących. I dlatego no, różnie należy na to patrzeć, w zależności od różnych rzeczy. Różne rzeczy są szkodliwe lub nie. Ale jeżeli trzeba tłumaczyć i nie ma lodówek i tak dalej, no to jedzcie takie rzeczy, bo one wam nie zaszkodzą. No i tak dalej, można o tym dosyć długo też wspominać. Ale podsumowując to nasze pytanie, jakie jest najszersze znaczenie hasła natura? Jest to wszystko, co zostało stworzone, tak? Czyli oprócz Boga absolutnie wszystko. No i teraz mamy podział, tak? I pytanie trzecie, do jakiego znaczenia tego słowa chcemy się ograniczyć? No bo tam jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć, że z tych rzeczy, które były nienaturalne, to na przykład nienaturalne są hybrydy ludzi i aniołów. Bo to są dwóch różnych natur, które Pan Bóg nie przeznaczył na to, żeby kiedykolwiek były mieszane. Tak jak było mięso wegetariańskie, tak? To jest bardzo podobny przykład. Mięso pochodzące z roślin. Też jest hybryda dwóch różnych natur, które nie powinny zostać połączone. Może z tego coś wychodzi, ale to nie jest to, co w tym powinno być. Aha, kliknąłem w ten sposób. Czyli pytanie trzecie. Do jakiego znaczenia tego słowa chcemy się ograniczyć w naszych rozważaniach i dlaczego? I kto chciałby jako pierwszy? Proszę. Proszę bardzo, się strasie. No więc tutaj myślę, że z takiego powodu praktycznego będziemy się ograniczać, jeśli chodzi o właśnie rozważania co do natura, do tych rzeczy materialnych, do tych rzeczy, które my widzimy swoimi oczami. Natomiast czyli do ludzi, do zwierząt, do praw zasad nimi zarządzających. Natomiast nie będziemy się odwoływać do sfery duchowej, do świata duchowego, czyli do aniołów, do istot dla nas niewidocznych. Pewnie dlatego, żeby no właśnie rozgraniczyć te dwie sfery jako naturalne i nadnaturalne, znaczy w sensie, że niewidoczne dla naszych oczu. Dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze? Proszę. Brat Franciszek, proszę. To znaczy, no, raczej chcemy się ograniczyć w tym naszych rozważaniach, używając słowa natura, do tego troszeczkę wyższego znaczenia, a więc materialnego wszechświata, czy też jego ożywionego i nieożywionego, jego sił, praw, porządku i tak dalej. One są normalnie no, postrzegane przez człowieka i są pod obserwacją człowieka i człowiek je osądza, kwalifikuje, czyli że są takim pewne rzeczy człowiek przyznaje za naturalne, inne nie. Z tym, że też musimy się mieć to na względzie, że natura człowieka, którą my posiadamy, a więc co tutaj rozumiemy pod tym,
pod tym pojęciem. No, stan również moralny, jaki mamy, to on też nie jest tym naturalnym stanem, który otrzymał człowiek od Boga, ale on został no, nieco wypaczony i my możemy starać się o nawiązanie do tego oryginału, do tego naturalnego stanu człowieka doskonałego, ale jako istoty niedoskonałe, to raczej nie mamy wielkich szans. No, dziękuję. Dziękuję, brat Darek. Się zgłaszam, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem. Tak, znaczy, bo znowu mieliśmy przerwę w tym internecie i chciałem tylko zapytać o pytanie trzecie. No ale jak to jest pytanie trzecie, no cóż można powiedzieć? No to co już było powiedziane, że ograniczamy się w dalszych naszych rozważaniach do tego słowa natura w tym zawężeniu, w tym zawężonym jego znaczeniu, czyli do tego materialnego wszechświata, ożywionego i nieożywionego, i całych tych jego praw i porządków, które są przez nas postrzegane przez nasz rozum i obserwacje jako naturalne. I w takim znaczeniu będziemy używali tutaj w naszych dalszych rozważaniach to słowo natura, które jak już wcześniej próbowaliśmy sobie tutaj wykazać, że słowo natura w takim szerokim znaczeniu to obejmuje wszystkie stworzenia. Wszystko, co zostało stworzone przez Boga, można podciągnąć pod to słowo natura, ale właśnie, żeby nam było łatwiej rozważać, to właśnie ograniczamy się tylko do tego, co nasz rozum, obserwacja jest w stanie to postrzegać w takim porządku, jaki Bóg nakreślił, czyli też z pominięciem ingerencji człowieka poprzez właśnie jakieś tam modyfikacje. Dziękuję. Dziękuję. Tak więc można zobaczyć, że ta definicja natury może się bardzo spodobać naukowcom, nie? Tego, co naturalne. Bo to jest generalnie wszystko, co jest materialne i jest obserwowalne przez zmysł człowieka. Tak? Czyli jeżeli jest jakieś zjawisko, które można zmierzyć, zważyć, w jakikolwiek inny sposób zaobserwować i na jakichkolwiek przyrządach zrobić, no to się łapie poniekąd, prawda? Bo naukowcy mówią, że jak coś nie można zmierzyć, zważyć i tak dalej, to to nie istnieje. Ale jest taki przykład, który już dobrze ponad 100 lat temu, że tak powiem, był podany. To proszę bardzo, zmierz miłość swojej matki. Tak? Na jakich instrumentach zaobserwujesz miłość swojej matki? Jeżeli nie zaobserwujesz na żadnych instrumentach, to znaczy, że nie istnieje, tak? Najważniej. Bo nie jest w stanie ten ktoś stwierdzić poziom intensywności miłości na przykład. No, nie jest w stanie tego zrozumieć. On wie, że jego matka go kocha, ale weź to zmierz. Jaką matematyczną formułą to opiszesz? No nie ma. Różne rzeczy można opisywać i tak dalej, ale są rzeczy, które człowiek wie, że są, ale nie jest w stanie zmierzyć. Więc to, co jest generalnie w stanie zmierzyć, zważyć i tak dalej, to pod to objawienie naturalne podchodzi. Tak? Czy jak promienie, jak fale radiowe, chociaż ich nie widać, ale można je zaobserwować, prawda, różnymi innymi rzeczami. Proszę bardzo, to jest część objawienia naturalnego. Mimo że ich nie widać, ale naszymi zmysłami jesteśmy w stanie to zrobić. Co przy okazji świadczy o tym, że ta
objawienie naturalne się rozszerza, tak? W miarę jak odkrywamy kolejne przyrządy, które pokazują nam kolejne rzeczy i potrafimy kodyfikować kolejne rzeczy. Tak? Więc to jest też rozszerzalne to objawienie. I do tego chcemy się ograniczyć przy nazywaniu tego, że to jest objawienie naturalne. Czyli to jest wszystko to, co jest materialne, tak? Materialny wszechświat, ożywiony, nieożywiony, obserwowalny za pomocą rozumu i zmysłów człowieka. No ale jest też właśnie pytanie czwarte, czego nie odkryliśmy. Aha, jestem to, co jest nadprzyrodzone, nadludzkie. No i teraz pytanie następne, a czego nie określamy, że jest nadprzyrodzone? Już o tym mówiliśmy całkiem sporo, ale sobie to jeszcze tak podkreślmy. Proszę bardzo. Proszę. To znaczy to, co jest związane z cechami rzeczy naturalnych, to nie uznajemy to za nadprzyrodzone. Na przykład jeżeli czegoś nie rozumiemy, działania jakiejś rzeczy, to możemy uznawać, że to jest rzecz nadprzyrodzona, bo nigdy się z tym nie spotkaliśmy i nie rozumiemy, no, w jaki sposób to mogłoby powstać. Natomiast jeżeli zrozumiemy daną rzecz, no to już przestaje być dla nas czymś nadprzyrodzonym, tak? Chyba że zrozumiemy, że to jest rzecz nadprzyrodzona. Na przykład, jeżeli byśmy popatrzyli na przeprowadzenie Izraela przez Morze Czerwone i byśmy popatrzyli na te obrazki, które większość, no, grafików wyobraża sobie i rysuje, że jest ściana po lewej stronie wody i ściana po drugiej stronie, no a tu jest suche przejście i tutaj Izrael sobie spaceruje. No to by się wydawało, że to jest rzecz nadprzyrodzona, tak? Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że przy tym przeprowadzaniu Izraela przez Morze Czerwone, tam pisze, że wiał silny wiatr przez całą noc, tak? I silny wiatr, tam nie pamiętam, czy wschodni, czy jakiś tam wiatr, bardzo silny wiatr wiał przez całą noc. No i przed nimi odsłoniło się to przejście. I pisze, że tam ta woda stała i po lewej, i po prawej stronie. Ale raczej tutaj jest sugestią, że przyczyną tego, że ta woda, że to był ten wiatr, który z wielką siłą wiał. I on tam rozpędził tą wodę. I teraz tak, czy to uznamy, że to jest nadprzyrodzone, czy może to zgodne z prawami fizyki, bo można by było, tylko nadprzyrodzone to było to, że stało się to w tym czasie, kiedy Izrael miał już za plecami Egipcjan i musiał przechodzić, i że to Bóg w sposób nadprzyrodzony przygotował to. A zjawiska same mogły być zgodne z prawami fizyki. Dziękuję. Dziękuję. No myślę, że musimy porozmawiać o tym. Dobrze. Proszę, brat Piotr. Przepraszam, nie brat Piotr, brat Darek. Czego nie określamy, że jest nadprzyrodzone? No nie określamy, tak?
Nie, że o tym, na co jest nadprzyrodzone, będziemy mówić szczególnie w następnym akapicie, ale raczej, Darku, proszę bardzo, bo przepraszam, że ci się chciałem. Znaczy, bo to jest pytanie, czego nie określamy, że jest nadprzyrodzone, tak? Tak. No, no to właśnie chciałem powiedzieć, że nie określamy sił, praw i porządku, jaki został przez Boga nakreślony, tak jak te siły, prawa i porządek są postrzegane przez rozum i obserwację człowieka. To jest dla nas nie nadprzyrodzone, czyli po prostu takie naturalne, tak? I te rzeczy nie określamy jako, że one są nadprzyrodzone, ponieważ są, tak jak my to obserwujemy, dla nas, tak jak na przykład, nie wiem, no, prawa grawitacji, tak? No, to jest nadprzyrodzone? Nie, no to jest takie naturalne, że jak ktoś złamie te prawa, no to spadnie, tak? Więc to tak bym to rozumiał, że chodzi o to, że tak jak my postrzegamy to wszystko, to jest o na przykład nadprzyrodzone może być, to co brat Franio mówił, albo na przykład jak Jezus, czytamy w Biblii, że Jezus chodził po wodzie. No i co? I to już patrzymy na to, jak można chodzić po wodzie, tak? No. Czyli nasz rozum i obserwacje człowieka postrzegają te wszystkie prawa, które są obowiązują na Ziemi, po prostu postrzegamy w taki właśnie sposób, jak one działają w określonym porządku przez Boga. Dziękuję. Dziękuję. No, nie wiem, trochę zagłupiałem, ale chyba Dziękuję. rozumiemy, o co chodzi. No tak. Tak, tylko jeszcze tutaj mówimy, to co było do tej pory powiedziane, to jest jedna część tej monety, o której jak najbardziej warto powiedzieć, ale ja bym tutaj w tym pytaniu, to chciałbym się skupić jeszcze nad czymś takim, co już powiedzieliśmy, ale warto o tym powiedzieć. Na przykład, czy te modyfikacje żywności, te, że jest mięso wegetariańskie. To nie jest naturalne, tak? Więc jeżeli nie jest naturalne, to czy jest nadprzyrodzone? Nie. Nie. A no właśnie. Nie. No właśnie. Bo to No, nie jest ale naturalne. to Więc ingerencja człowieka, jakaś tak. tam próba, Jak to ale się mówi, to nie są antonimy, czyli tak. wyrazy przeciwstawne. Jeszcze to, że coś nie jest naturalne, to wcale nie znaczy, że to musi być nadprzyrodzone. No tak. To może po prostu gwałcić naturę, zaprzeczać jej, tak? Być czymś, co niszczy tą naturę, co jest jej zaprzeczeniem, tak? Albo zmianą, ale nie znaczy, że jest nadnaturalne, nadludzkie. Tak? Bo o to mi chodzi między innymi tutaj, że pod tym słowem nadprzyrodzone niekoniecznie musi być znaczy, że no ta owieczka doli, tak? Albo był ten rosyjski naukowiec, który chciał przeszczepić głowę psu, żeby z dwóch organizmów stworzyć jeden. To nie znaczy, że on zrobił coś nadprzyrodzone. Tylko on zmundurował wiedzę natury i czynił ją nienaturalną. Tak? I nawet ten pies tam żył ponoć jakiś czas. Można jeszcze? Proszę bardzo. No, bo ja tutaj chciałbym po prostu, bo tak mi się wydaje, że w ogóle, tak jak my to badamy, to w ogóle nie powinniśmy brać pod uwagę na przykład tego typu rzeczy, które są ingerencją człowieka pod rozwagę, bo my tutaj rozważamy w sferze religijnej, czyli po prostu rzeczy, które zostały stworzone przez Boga, które są prawem natury, które działają w wyniku tych praw ustalonych przez Boga. I w tej sferze powinniśmy się po prostu tutaj
poruszać, żeby móc zrozumieć, o co tak naprawdę nam chodzi. A każda dodatkowa ingerencja człowieka w te prawa, no to po prostu ona nie ma w ogóle racji bytu w naszych rozmowach, bo ona nie ma tego związku. I tak mi się to wydaje, że w ogóle nie powinniśmy tego poruszać, bo to jest z natury oczywiste, że to, co człowiek robi, to po prostu, nie wiem, dla próby, dla badania, z ciekawości, z chęci zysku, tak jak modyfikacje tam genetyczne i tak dalej, no różnych powodów, ale to nie ma nic wspólnego z tym, w czym my się tutaj poruszamy na sferze religijnej. Dziękuję. Dziękuję. No właśnie, tutaj są dwie rzeczy, które są bardzo istotne. Pierwsza rzecz to jest taka właśnie, że warto zauważyć, że objawienie to naturalne, to jest takie, to co Pan Bóg chciał nam przekazać, tworząc świat taki, jaki jest, tak? A jeżeli człowiek gwałci te różne zasady swoimi własnymi rzeczami, czyli zmieniając tak jak te hybrydy różnego rodzaju, to nie jest część objawienia Boga, tylko jest wykrzywienie tego, co Pan Bóg stworzył. Ale jeżeli człowiek modyfikuje coś zgodnie z tym, co Pan Bóg stworzył, z zasadami, jakie on ustanowił, to dalej jest zgodne z tymi zasadami, jakie Bóg ustanowi i można moim zdaniem na to patrzeć, że to jest część tego. Jak człowiek buduje dom, tak, w trakcie remontu, to jednak musi stosować zasady te, które Pan Bóg stworzył, bo inaczej mu się belki zarwą na głowę. Ja w ogóle, że tak powiem, wskazując na to, my mamy remont tak od długiego czasu. I ja patrzę na ten remont naszego tego domu, że to jest miniatura budowania Królestwa Bożego pod bardzo wieloma względami. Z tym, że mieliśmy stary dom, który się, no, że tak powiem, nie nadawał się do niczego i trzeba było w nim wymienić wszystko, włącznie z fundamentami. I piękne analogie są między innymi w tym, żeśmy się kupę namęczyli. Absolutnie. Cała masa pracy. Tylko po to, żeby wszystko schować pod ziemię, żeby nic nie było widać. Bo fundamenty trzeba było wymienić. Nic nie widać. Żadnej roboty. Pod stojącym domem. Pod stojącym domem, z którego się korzysta i tak dalej. Także to jest takie coś, co jest dla mnie taką alegorią, że tak powiem. Albo cała masa tych rzeczy, gdzie wszystko się wymienia na niemalże żywym organizmie i polega większość tej pracy na tym, żeby tego nie było widać, bo będzie schowane pod ścianą, pod półkiem, gdzieś w różnych innych miejscach. Trzeba wywalić wszystko, co było, a w to miejsce włożyć nowe. Ile to czasu trwa, ile tam rzeczy, ile już myślisz, że to już będzie gotowe. A jak z Królestwem Bożym? Także mnie to osobiście uspokaja na różne sposoby. Proszę. Proszę, brat Franciszek. To jest właśnie z tą naturą to jest trochę tak. No, wodę. No, mamy wody wszędzie pełno, tak? Niekiedy aż za dużo. Ale z czego się składa woda? No. Dwa atomy wodoru, jeden tlenu. Dokładnie, dwa, a przecież wodór to jest gaz. Tlen też gaz. I trzeba doprowadzić do połączenia, czyli no i one tworzą wtedy jedną cząsteczkę i ustawiają się tam we właściwych orbitach. I proszę bardzo, i okazuje się, że no, jest woda. Czy to jest naturalne? Czy to jest cudowne? Wydaje mi się, że cudowne to jest to, że człowiek wreszcie doszedł do tego, jak to powstało, ale to powstało naturalnie. Bóg tą reakcję, że tak powiem, przewidział i skonstruował. I mamy wielkie oceany, które 70% ziemi zalewają i tam wszędzie woda. A się okazuje, że no, ale to są te cząsteczki tego tlenu i tego wodoru, który tam jest związany. Także
Ja uważam, że są rzeczy naturalne, boskie, które wydają się niekiedy nienaturalnymi, ale też są rzeczy naturalne, ludzkie, bo Bóg powiedział człowiekowi, to, że ja stworzyłem to jest stworzone, ale wy bierzcie i podbijajcie sobie tą ziemię, bo róbcie coś z tym. No jeżeli nie macie wiedzy, no to nic nie zrobicie, ale z czasem, kiedy przyjdzie do was odpowiednia wiedza, no to będziecie mogli tworzyć sobie swoją naturę. No i człowiek tworzy teraz swoją naturę. Jest takim małym Bogiem. No i tak mi się wydaje, że to jest wiele rzeczy, których my uważamy za nienaturalne, no bo plastik to jest naturalny czy nienaturalny? No a jednak jest stworzony z rzeczy, które występowały w naturze, tak? I tak dalej. To setki czy tysiące innych rzeczy już są dla człowieka naturalne. Bo one były stworzone całkowicie sztucznie. No tak, ale są. Dziękuję. No właśnie, także to się tylko wydaje, że to jest takie proste. Tak, nie? tak, tak. Nic nie jest proste. A nawet połączenie jakichś tam różnych naturalnych rzeczy nie zawsze może wychodzić na dobre, to się powie. No to tak, naturalne. tak, To jest ten tak, plastik, tak, tak? Z tak. którym jest coraz większy problem. Tak, tak. I zobaczmy, zdrowotny. Tak, i tutaj zobaczmy, że chociaż jest on w stanie poznać niektóre związane z tym rzeczy, tak? Nawet do tych rzeczy nienaturalnych. I te rzeczy nienaturalne czasem mogą być przydatne człowiekowi. To też warto zauważyć, że są rzeczy, które są wyraźnie złe, tak jak też brat Piotr o tym w jednym z momentów mówił, tak? Że ich celem jest tylko zło. No ale są rzeczy, które nie są naturalne, ale jakieś tam korzyści przynoszą z jakichś tam innych punktów widzenia. I może, ja podam taki przykład, który może jest kontrowersyjny, ale na przykład narkotyki. Tak? Narkotyki nie były stworzone z myślą o tym, żeby ludzi otępiać i tak dalej. Tylko one miały pomagać na pewne rzeczy i miały pewne zadania spełniać. I niektóre z nich dalej spełniają konkretne funkcje. Na przykład różnego rodzaju opioidy mają za zadanie swoje podstawowe, dla których w ogóle istnieją, to jest to, żeby wyłączać ból i świadomość na momenty, w których trzeba przeprowadzić operację. A że zostały wykorzystane w sposób absolutnie przeciwny temu, bo komuś pasowało, żeby tam wyłączać świadomość i tak dalej, to jest zupełnie co innego. Albo ten fentanyl, nie? Który zmienia ludzi w zombie. Teraz potężna plaga w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Już w Polsce też I w Polsce też się zaczyna. I w innych miejscach też się zaczyna. On nie był stworzony po to, żeby, że tak powiem, ludzi zmieniać w zombie. Tylko żeby pomóc w pewnych tam znaczeniach. Papierosy. Ich zadaniem nie było to, żeby ludzi, że tak powiem, truć. Tak? One zupełnie inne rzeczy, zupełnie inne rzeczy. Nikotyna. Nikotyna to jest przecież witamina, która jest niezbędna dla serca. W drobnych ilościach, a nie w takich dużych, jak jest w papierosach. Bomba atomowa, tak? Bomba atomowa. Te rzeczy, które są prowadzone do wyrywania atomów i tak dalej, i tej wielkiej ilości energii, nie były po to zrobione, żeby niszczyć ludzi całymi milionami, tylko po to, żeby pewne reakcje były cieplne i tak dalej. Od tego są reaktory jądrowe, że dają energię. W słońcu zachodzą te reakcje. Nie były zrobione po to, żeby przy ich pomocy ludzi zabijać. Więc no to zależy, jak to tam do tego podchodzić. Tam jeszcze, nie wiem, czy siostra Danusia się zgłaszała, bo tam jeszcze wydaje mi się, że coś mówiła. Nie. Okej. Dobrze, to czy ktoś jeszcze chciałby coś tutaj dodać, powiedzieć? Ja tylko dodam. A. Proszę, Marcjanna, proszę. Nie, to ty. No to ja tylko tak słowem, że właśnie to, co mówisz, to jest to brat Gabriel teraz
że no, żyjemy w upadłym świecie, więc to rozgraniczanie jest teraz coraz jest ciężkie i z tego wynika. Dziękuję. Dziękuję. Bracie Piotrze, proszę. Ja też tak uważam, że z powodu upadku człowieka, jego wynalazki, wszystko to, co tworzy, jest też upadłe. W większości są też dobre, ale nie oszukujmy się. Wszystko, większość, co jest wynaleziona przez ludzi, służy właśnie tym złym celom i tylko dla zaspokajania swoich pożądliwości. I nie wydaje mi się, żeby jak człowiek gdyby sam z siebie zaczął tak tworzyć, jak ty mówisz właśnie, że tam i to, i tamto, i to, no to nie wiem, czy by zostało coś na tej ziemi. To by było wszystko kompletnie zmienione, nie byłoby drzew, bo by wymyślili coś innego. Zamiast jabłek czy jajek byłyby tabletki, tak jak w seksmisji mieli tabletki do jedzenia i są przecież tabletki, witaminy, nie? Już reklamują, że nie musisz jeść jabłek, tylko możesz witaminę wziąć rano, połknąć tabletkę, nie? Także ludzie robią sobie takie udogodnienia, w których zabijają myśl Bożą, która była od samego początku, czyli tą, właśnie o tym, co mówimy, o tej naturze, o tym naturalnym stworzeniu, które było, a nie takie sztucznie wygenerowane przez człowieka, które ma nam tylko służyć ku naszemu lenistwu też w dużej mierze. No, dziękuję. Ale właśnie, ale zobaczmy, że to wszystko poniekąd jest naturalne, nie? W sensie, bo jak człowiek zdobywa pewne możliwości, to naturalne. Jak człowiek jest nastolatkiem, tak? Naturalnym dla niego jest testowanie granic i przekraczanie tych granic. No i tylko ma szczęście, jeżeli przeżyje. To przekraczanie tych granic, tak? Więc różne osoby, jak zaczynają mieć te możliwości, to testują, mówią, o, co tu jeszcze można zrobić? Ta ciekawość i tak dalej, to wynika z natury. Ale już to, żeby się posuwać do różnych rzeczy, niekoniecznie z tego wynika. Zobaczmy też na przykład, przecież bardzo wielka część dzisiejszej medycyny wynika z tych działań, które były prowadzone w obozach koncentracyjnych i różnych innych. Czyli z całej masy cierpienia i z tego, co było absolutnie wynaturzeniem. Ale do dzisiaj ludzie z tego korzystają. Co jest, generalnie jak się o tym pomyśli, to jest straszne, że korzystamy z tego, że gdzieś tam tysiące ludzi cierpieli. Bo ktoś postanowił sobie sprawdzać różne rzeczy, testować sobie na ludziach kolejne rzeczy. Przecież to jest chore. To jest straszne. No ale później się okazuje, że w trakcie tego odkryte zostały rzeczy, które w naturalny sposób, naturalny poniekąd sposób, nie? Działają, bo odkryto, że aha, ale tutaj te rzeczy zapobiegają na przykład jakimś tam chorobom. Także no czasem ciężko o tym myśleć i ja myślę, że poniekąd trzeba się pogodzić, że pewna część rzeczy no, jest stworzona. Pewna część rzeczy dobrych wyszła z tego, że człowiek postanowił testować rzeczy złe. Albo na przykład te, jak to się nazywa, olbrzymia część rozwoju polega na tym, że człowiek chce właśnie zaspokajać te swoje samolotne potrzeby. Albo na przykład, na co idzie najwięcej pieniędzy? Na wojnę. A później, po jakimś czasie, te wynalazki, które były wykonywane na rzecz wojny, przechodzą do sektora cywilnego. Na podbój kosmosu, tak? Cała masa wynalazków się wzięła z tego, że trzeba było walczyć o kosmos. Bandaże powstały w ten sposób, tak? Podpaski, różne inne rzeczy. Wyszły rzeczy dobre z tego, że człowiek postanowił różne rzeczy złe. Rzepy. Wiecie, skąd mamy internet i tak dalej? Z tego, że ludzie chcieli mieć, albo w ogóle teraz mamy serwisy streamingowe i tak dalej, z tego powodu, że chcieli jak najwięcej łatwo przesyłać porno. Więc dzięki temu mamy dobrą transmisję wideo. Bo ludzie potrzebowali przesyłać rzeczy, które są absolutnie poniżające, padające i tak dalej. Także ciężko o tym wszystkim myśleć. Bracie Piotrze, proszę bardzo. Jak mówiłeś,
Jak mówiłeś o tym właśnie, że ze złych dobre wychodzi, to mi się przypomniał list pewien, w którym się mówi, czy mamy więc grzeszyć, żeby z tego wyszła łaska, czyli dobroć. I Paweł powiedział, nigdy w życiu, nie? Nigdy w życiu. A też mówił o tym, że właśnie, że wynikło dobro, że pod przekleństwo wszyscy popadli przez grzech, nie? I to mi się tak skojarzyło. No właśnie. Czyli innymi słowy, Bóg jest w stanie ze zła wyciągnąć pewne dobro, ale to nie znaczy, że to zło popiera. Czy że chciałby, żeby zaistniało. Te same odkrycia można by odkryć w inny sposób, tak? Bardziej, że tak powiem, cywilizowany sposób. Tylko pewnie by potrwało inną ilość czasu. I by się wcale nie musiało wiązać z takimi cierpieniami, z jakimi się ci wiązało. Siostro Marcianno, widzę, że chcesz coś dodać. To właśnie chciałam to powiedzieć, co teraz ty mówiłeś, że tak, że to wynika z tego, że nie tak, że miało tak być, bo na pewno po prostu no, z upadku człowieka człowiek coraz bardziej w tej degeneracji ulegał, a myślę, że to dobro to jednak przez to, że Bóg działał, wynikło, bo na pewno, tak jak powiedziałeś, no, nie musiało to być z tego najgorszego zła, to już po prostu no, przez działalność człowieka, a to, że dobro z tego wyszło, no to myślę, że to właśnie przez łaskę Boga. Dziękuję. Dziękuję. No właśnie. No właśnie. I jeszcze nauka z tego jest, że tylko to, że jesteśmy w stanie coś zrobić, nie znaczy, że powinniśmy. Nie? I tak dalej. No ale, a dla naszego rozważania jest tutaj, wydaje mi się, istotne to, że to, co zaprzecza naturze, niekoniecznie musi być nadprzyrodzone. To nie jest synonim. Tak? Że nadprzyrodzone to nie znaczy, że wszystko, co już zmodyfikowane jest, tak, to jest nadludzkie, nadprzyrodzone. To może być, że tak powiem, po prostu zwykłym wypaczeniem. I niekoniecznie być nadprzyrodzonym. No ale o tym, co jest nadprzyrodzone, nadludzkie, porozmawiamy już sobie następnym razem. I no, mimo, że już tutaj dużo o tym mówiliśmy, ale jeszcze pociągniemy ten temat. Ale to już następnym razem. Dziękuję bardzo i zapraszam właśnie na ten następny raz. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.